Jestem na Wydziale Lekarskim, teraz właśnie zaczynam 6 rok. Wybrałam te studia ze względu na ciekawość, na pasję, która obudziła się we mnie w drugiej klasie liceum. No przede wszystkim moją pasją jest sport, tak? Wiedziałem, co robię, jak przyszedłem na studia do Wrocławia, do Akademii Wojsk Lądowych. I próbuję to rozwijać, tak? Antropologiczne. Jako biegły sądowy może być powoływany na eksperta, na przykład z zakresu, który mnie interesuje, czyli rekonstrukcji wyglądu przeżyciowego twarzy, analizy szkieletu, po to, aby wyciągnąć jak najwięcej informacji na temat denata w chwili, kiedy szczątki są znalezione w dużym, daleko posuniętym stopniu dekompletacji. Jestem Marta, jestem studentką komunikacji marketingowej na Uniwersytecie Ekonomicznym, jestem z pokolenia W. To ambasadorzy pokolenia W, projektu, który ruszył dziś w południe. Ma on na celu promowanie Wrocławia jako miasta atrakcyjnego dla studentów. Swoje siły połączyło 10 wrocławskich uczelni oraz magistrat, aby pokazać, że tu, we Wrocławiu, warto studiować. Studenci są jednym wspólnym dobrem, uczelnie są w tej chwili szalenie otwarte. Moi studenci też mogą korzystać z wykładów na uniwersytecie, na innych uczelniach, czy nawet na Akademii Medycznej, przecież chodzą na zajęcia z anatomii, jak już ktoś ma taką wielką potrzebę. I jest taka możliwość, to jest tylko kwestia porozumienia i dobrej woli prorektorów czy decydentów, którzy nie stawiają kłód przed studentami, a wręcz przeciwnie, otwiera się przed nimi wszystkie możliwości. Wysoki poziom nauczania i specjalistyczne uczelnie to jeden z głównych czynników, jakie wpływają na to, że Wrocław staje się miastem studenckim. Ale kampania ma na celu wskazanie innych atrakcji. To miejsce przyjazne do mieszkania i rozwijania swoich pasji. Na sprawę z przymrużeniem oka patrzy prezydent Wrocławia, który przybył tu na uniwersytet dokładnie 40 lat temu studiować matematykę. Oczywiście jest to związane z klasą naszych uczelni, ale ponieważ studiowanie odbywa się na uczelniach i w barach, no to myślę, że te bary też odgrywają, mówię symbolicznie, tak, też odgrywają istotną rolę. Jeden z ambasadorów kampanii wizerunkowej pokolenie W, sportowiec, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Seulu oraz trener kadry kolarzy i były prezes Polskiego Związku Kolarskiego Wacław Skarul, który ukończył AWF we Wrocławiu, uważa, że stolica Dolnego Śląska nie bez przyczyny jest jednym z najchętniej wybieranych miejsc do studiowania. No tak naprawdę to nasza stolica, skądinąd raczej nie da się porównać do pięknego Wrocławia, bo tutaj jest po prostu klimat, bo tutaj naprawdę dobrze jest żyć i mieszkać, bo tutaj ludzie chętnie przyjeżdżają. Mam tego prosty dowód. Dzisiaj jesteśmy właścicielami rodzinnego pensjonatu i przyjeżdża do nas dosłownie setki ludzi. Kilkadziesiąt wycieczek w tym roku i wszyscy po to, żeby zobaczyć ten Wrocław, żeby przeżyć tutaj coś pięknego, coś fajnego. Kampania Pokolenie W będzie promowała Wrocław w całej Polsce jako miasto ciekawe i przyjazne życiu studenckiemu i nauce. A w ramach projektu studenci mają szansę na wygranie nawet 6 000 zł w konkursie na najbardziej inspirujący projekt. Szczegóły na stronie pokoleniew.pl. Dla Echo24 Monika Suder.